Podcast dla Wikipedii Latarnia morska nie chorze. Sebastian Kuzicki, rdzenny niechorzanin, pracownik Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich. Latarnia morska została wybudowana w 1866 roku. Jak dotychczas nie była zniszczona, tylko w wyniku działań wojennych w 1945 roku została zestrzelona laterna, w której znajduje się źródło światła. Od 1848 roku ponownie została uruchomiona oraz wybudowano nową laternę. W 1945 roku Polacy, przybywając tutaj na tę ziemię, odminowali latarnię, ponieważ była zaminowana przez Niemców. Jako punkt strategiczny miała zostać zniszczona. Na latarnię wiedzie 200 schodków, ma wysokość 45 metrów, zasięg światła to 20 mil morskich, czyli około 36 km. Ma zapełnić lukę między latarnią Świnoujską a Kołobrzeską. Trzeci weekend sierpnia organizujemy święto latarnictwa na Latarni Morskiej w Niechorzu, gdzie główną atrakcją jest tak zwany bieg latarnika, w którym turyści pobijają rekord w biegu na latarni. Aktualnie mam 37 sekund i 72 setne. Ale pan nie jest latarnikiem, pan tutaj jest... Jestem kustoszem latarni. Aha, czyli tutaj latarnie zostały zamienione na muzea, tak? Jak to wygląda? Aktualnie ruchem turystycznym oraz terenem przy latarni zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich. Zaś jeżeli chodzi o obiekt nawigacyjny, czyli samo źródło światła, czyli laternę, tym zajmuje się latarnik pan Robert Kwieciński. I pan Robert jest latarnikiem? Tak. Bo już sporo latarni ma konserwatorów po prostu. Nie, on jeszcze tutaj kultywuje zawód latarnika. Udało mi się wdrapać na latarnię w Niechorzu. Piękny widok, chyba najładniejszy z dotychczasowych, jakie widziałem tutaj nad polskim morzem. No, wyróżnia go na pewno to, że tutaj z tej latarni widać olbrzymią, długą plażę w Niechorzu i tam dalej też. Nie wiem, co to za miejscowości już są, mimo że jechaliśmy przez nie. W drugą stronę, wzdłuż wybrzeża, to lasy. No i te tereny, które wokół wybrzeża, czy wzdłuż wybrzeża, zaczynają się zapełniać domkami, ośrodkami wypoczynkowymi. Zaczynają po prostu ładnieć, chociaż niektóre budowle może nie są ładne, ale generalnie bardzo się tutaj cywilizacja wdziera. Z góry widać również park miniatur latarni morskich, w którym byliśmy przed chwilką. Też można posłuchać naszej audycji w haśle dotyczącym parku miniatur latarni morskich. I jezioro fantastyczne, które tutaj oddziela, których wzdłuż wybrzeża w Polsce jest sporo, takich tuż za linią brzegową. No i piękny widok, naprawdę. Jezioro nazywa się Liwia Łuża, jest największą kryptodepresją na wybrzeżu polskim. Połączone jest z morzem przez kanał Liwka. Tam w tym jeziorze mieszają się wody słodkie oraz morskie słone. Jezioro jest rezerwatem ptactwa wodnego, a powodem jest to, iż w latach 70. jeden ze śmiałków kajakiem uciekł przez kanał Liwka i morze na Bornholm. Wtedy ówczesna władza stwierdziła, że nie może być już turystyki wodnej na jeziorze i stworzyła rezerwat ptactwa wodnego. No tutaj sporo takich ucieczek było. To już prawda, słyszeliśmy. W miejscowości oddalonej o 14 km od Niechorza śmiałkowie uciekli też samolotem, bodajże dwie rodziny, do Szwecji. To był chyba samolot, który służył wtedy do prysków bodajże pól. I faktycznie oni tutaj się spakowali i uciekli do Szwecji. Ten pan, który uciekł kajakiem 2 lata temu, przyjechał do Niechorza. Aktualnie mieszka w Kanadzie i wszyscy mamy mu za złe, że z tego jeziora przez niego stworzono rezerwat ptactwa wodnego. No bo ptactwo tam się też rozpanoszyło pewnie. To prawda. To jest jedna z najbardziej, jeżeli chodzi o ilość ptaków po prostu tutaj wędrownych i tych, które znajdują się na wybrzeżu polskim, z miejsc, w których jest naprawdę dużo gatunków, które oblegają to jezioro. Latarnia morska w Niechorzu czynna jest przez cały rok. W okresie letnim, czyli w lipcu i w sierpniu, czynna jest od godziny 10 rano do godziny 20. W okresie posezonowym jest czynna od 10 do 18.
trzecią sobotę sierpnia zapraszamy z okazji Święta Latarnictwa na nocne zwiedzanie latarni. W tym czasie latarnia jest udostępniona do zwiedzania do godziny 12 w nocy. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.